Cześć, witam Was na moim kanale. Jak widzicie po tytule, dzisiaj przedstawię Wam moje czytelnicze plany na luty, czyli tak zwany TBR. I ja do nich bardzo podchodzę tak lajtowo, ponieważ bardzo często jest jakaś premiera, którą chciałabym przeczytać, bardzo często jednak mam ochotę na inną książkę i oczywiście to nie jest tak, że jeżeli jakieś książki z tego stosiku nie przeczytam, to będzie wielki dramat. Nie, po prostu to są moje książki, które na teraz chciałabym przeczytać w przyszłym miesiącu, a co będzie za dwa tygodnie, może będzie mi się chciało cokolwiek innego przeczytać, to wtedy sięgnę po tamtą książkę nic na siłę i w lutym chciałam przeczytać 7 książek. Dla mnie to jest nawet sporo, ponieważ ja czytam tak jedną książkę na tydzień, chyba że mam jakiś zastój, chyba że nagle mi się bardzo chce czytać, to wtedy więcej, ale taka średnia, jaka może być, to jedna na tydzień. I właśnie pokażę Wam te pozycje. Mamy tutaj oczywiście pierwszą książkę, którą muszę przeczytać w lutym. Tak naprawdę to będzie mój Lilith, to będzie Legenda o popiołach i wrzasku, czyli książka bestsellerek Marty Gajewskiej oraz Anny Bartłomiejczyk, która swoją premierę będzie miała właśnie pod koniec lutego, której nie mogę się już doczekać, która jest wspaniała, o której już mówiłam nieraz i o której na pewno będziecie jeszcze słyszeć i słyszeliście, ponieważ w lutym będą jeszcze 2 filmy o tej książce. No wiem, że może to Wam się do końca nie podobać, ponieważ to może być przesyt, ale jedna to będzie, mam nadzieję, recenzja, taka ala moja recenzja, a druga to jakiś film specjalny, zobaczymy jeszcze jak to się ułoży. A przechodząc do pozostałych książek, ponieważ tamta jest oczywistą oczywistością, musimy przeczytać, jest to moja jedna z ukochańszych książek, która mam nadzieję Wam też przypadnie do gustu i którą również pokochacie. Ale przechodząc do takich książek, które mam na półkach, to Dziewczyna zwierzy, którą miałam w swoim TBR-ze na jesień, ale nie przeczytałam, czyli druga część trylogii o Wasi. Baśniowa trylogia, bardzo fajnie zakończyła się pierwsza, nie wiem dlaczego tak naprawdę nie sięgnęłam wcześniej po jej kontynuację, ale tutaj będzie więcej naszego, że tak powiem, Pana Zimy, będziemy mieć tutaj więcej oczywiście Wasi, która będzie trochę starsza. Nie czytałam w ogóle opisu z tyłu, bo stwierdziłam, że nie będę tego robić, chcę być całkowicie zaskoczona, na szczęście dość dużo pamiętam z pierwszego tomu i w ogóle te książki są tak pięknie wydane, że to jest cudowne. To jest drugi tom, nie? Na pewno będziemy ją kontynuować, ponieważ po prostu brakuje mi tego klimatu. Ta książka ma taki niesamowity, baśniowy klimat. Ja uwielbiam coś takiego. Jest dużo tajemnicy, dużo takiego mroku, który czai się gdzieś pomiędzy wierszami, wersami i po prostu my go szukamy i troszkę czujemy taką obawę, co nadejdzie dalej. Kolejna pozycja jest to reportaż. Tak naprawdę w tym miesiącu chciałam przeczytać takie dwie książki faktu. Jeden z nich jest bardzo dobrze Wam znany, ponieważ no, mówią o nim praktycznie wszyscy. To jest nagroda Nike 2020 roku, czyli 27 śmierci Tobiego Obeda. Książka o Kanadzie, napisana przez polską autorkę Joannę Gierek-Onoszko i to jest pozycja, która opowiada o tym, że w Kanadzie były kiedyś zabierane dzieciom rodzice, żeby później były kształcone. Ja nie wiem dokładnie o co chodzi, ponieważ słyszałam, że warto podejść do tej książki z otwartą głową, ponoć bardzo wzruszająca, ponoć mocno tragiczna. Szkoda, że ma białe strony, ale wydaje mi się, że to będzie naprawdę coś mocnego. Liczę na naprawdę kawał dobrej literatury i no słyszałam, że tu jest coś cudownego. Zresztą to, co się dzieje, te opisy z tyłu są już wciągające, a co dopiero sama ta treść. Poza tym bardzo dużo osób poleca, bardzo, bardzo dużo osób poleca, którym ufam po prostu. I mam nadzieję, że tak będzie dalej. Tak samo pozycja, której tak naprawdę nie mogłam długo zdobyć, dzięki Wam ją znalazłam, ponieważ jak chciałam ją kupić na początku, to była tylko w 3 empikach, a później jedna osoba właśnie z Was na Instagramie napisała mi, że Ula, poczekaj, czasami mają jakieś problemy z systemem i po paru dniach na przykład okazuje się, że w Twoim empiku jest dana pozycja. Ja już dzwoniłam do w ogóle Karoliny i mówiłam, Karo, idź mi do Arkadii po książkę, bo ty mi ją poleciłaś, znaczy polecasz wszystkim. I muszę przed, skoro ty tak dużo o niej właśnie mówisz, ale okazało się, że parolniak jest u mnie w Epiku i to są kwiaty dla Algernona. Ciężka nazwa. Jak ktoś jest zainteresowany tą pozycją, a jeszcze nie ma, to polecam próbować ją teraz dostać, bo jest coraz trudniej dostępna. Wydawnictwo Rebis, mam nadzieję, że ją wznowicie. Ogólnie pozycja opowiada o 32-letnim Charlesie, z tego co wiem, o Charlim, który jest po prostu upośledzony umysłowo i ma bardzo niskie IQ, a w tym samym czasie trwają jakieś badania na uniwersytecie, żeby właśnie zwiększyć IQ u człowieka. Już udało się to przeprowadzić na myszy, a teraz po prostu naukowcy pragną to zrobić
na ludziach. Podejrzewam, że te dwie kreskwy mają ze sobą jakiś związek i że będą chcieli po prostu spróbować to zrobić na Charlie'm, ale nie wiem, bo nie czytałam. Bardzo ciężka książka, słyszałam, że jest niesamowicie dobra. Polecam ją m.in. Karol Karateusz oraz Zuza Zaksiężkowane, dlatego coś czuję, że to będzie naprawdę coś mocnego i szkoda, że mam tutaj lekkie uszkodzenia, ale niestety tylko taki egzemplarz dostałam, więc no, zdarza się. Następna pozycja to również będzie literatura faktu. Chciałabym wrócić właśnie do tego, żeby czytać więcej książek o Korei Północnej i to będzie pozycja, o której słyszałam bardzo dobre opinie, między innymi w Czytu, jak jeszcze dziewczyny działały prężnie, to chyba Megu mówiła o tej pozycji i to jest Kim Jong-un, czyli aktualny przywódca Korei Północnej, który tak naprawdę jest bardzo tajemniczy, tak jak zresztą każdy przywódca. Ta książka została wydana w 2019 roku, więc nie będzie taka aktualna, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, że bardzo dużo się zmieniło od tego czasu, między innymi to, że Kim Jong-un miał prawdopodobnie duże problemy zdrowotne i teraz jest na przykład na ściślej diecie, żeby sobie mógł z tym poradzić. Mam nadzieję, że tu będzie też poruszony temat jego następcy, ponieważ zawsze następca aktualnego przywódcy Korei to wielka tajemnica i do ostatniej chwili tak naprawdę nikt nie chce mówić, kim on będzie. No zobaczymy, jak to będzie. Słyszałam, że bardzo dobra. Mam jeszcze innych parę książek o Korei Północnej. Chciałam do tego wrócić, tak jak wspomniałam, ponieważ ten temat bardzo mnie interesuje. Kolejna pozycja jest to książka, którą bardzo poleca Karo Kombuk, pozdrawiam, oraz Ola Książkowy Flick, którą również bardzo pozdrawiam. I to jest Pamiętaj, że jesteś mężczyzną. Ja o tej książce bardzo dużo słyszałam, jak przeczytałam Karo, chyba 2 lata temu. Wiem, że to jest coś, co warto właśnie przeczytać. Opowiada ona o tak naprawdę o jednej rodzinie i dwóch pokoleniach, ponieważ na pierwszej z nich mamy przedstawioną historię Isra, która woli czytać książki niż zapoznawać się z mężczyznami, którzy są jej wybrani, żeby później ją wydać za mąż. I pewnego dnia właśnie zostaje ona wydana za mąż i przeprowadza się do Brooklynu, gdzie musi się zmierzyć po prostu z bardzo konserwatywną rodziną, w której musi sobie radzić ze swoją teściową, która jest bardzo surowa. A drugie pokolenie opowiada już właśnie o córce tej bohaterki, czyli o Daily, mam nadzieję, że dobrze to przeczytałam, która nie chce wychodzić za mąż, tylko chce iść na studia, chce się rozwijać i kształcić. I mamy również tutaj właśnie poruszone nie tylko temat tego, ten trudny temat, że tak powiem, swatania kobiet, ale również spojrzenia na nich całkowicie, jeżeli chodzi o tą perspektywę. Bardzo ciekawa książka, słyszałam, że jest po prostu naprawdę mocno wstrząsająca i bardzo dużo nam uzmysławia i przede wszystkim dzięki niej możemy docenić to, co mamy, dlatego chcę ją bardzo przeczytać, zwłaszcza, że no dużo nie słyszałam. I kolejna pozycja, którą kocha wielu z Was i której jeszcze nie czytałam, chociaż czytałam pierwszą książkę tej autorki, to jest 13 opowieść, ja już ją mam bez obwoluty, ponieważ jak ja czytam tę pozycję, to po prostu ściągam obwolutę. To jest książka, którą ja w ogóle kiedyś miałam w starym wydaniu i o niej zapomniałam. Nowoczesna, gotycka pozycja, którą uwielbiam. Jak wiecie, ja uwielbiam pióro tej autorki. Tak naprawdę ja do końca nie wiem, o co jest o czym jest ta książka, ponieważ opis jest bardzo tajemniczy. On opowiada o tym, że ludzie umierają, ale historie o nich mogą trwać wiecznie. Później w środku na ala skrzydełku tym takim obwolutowym jest informacja o jakichś dwóch siostrach, które zostały i nie wiadomo, kiedy ta historia się zaczęła. Nie wiem, to jest bardzo tajemnicze. Nie patrzyłam na jakieś opinie, ponieważ chciałam sama, chcę się sama zapoznać z tą historią, ale jeżeli będzie tak dobra, jak mówicie, to mam nadzieję, że mnie całkowicie pochłonie i że przyszłam ją bardzo szybko, ponieważ jak wiemy, niedługo wychodzi kolejna książka tej autorki, którą warto by było poznać. To było wszystko, jeżeli chodzi o mój TBR. Dość mały. Znaczy, ja ogólnie nie czytam, tak jak mówię, po kilkadziesiąt książek, bo po prostu no, nie mam czasu i mam też inne rzeczy, którym się interesuję. Dlatego tak to wygląda. Dajcie znać, co wy byście chcieli przeczytać. Ja wam jeszcze powiem, że jeszcze mnie interesuje jedna książka, ale nie wiem, jak ona się nazywa, więc nie powiem wam. Ale jeszcze jedna jest w moim kręgu zainteresowania. To jest ta książka od Jaguara, co ma wyjść właśnie w lutym. I to jest... Nie, w styczniu ma wyjść. I to jest ta pozycja, co róże wysyłali ludziom. Nie wiem.
jak ona się nazywa, ale już ją zamówiłam, tylko ona jest po angielsku oczywiście, u mnie czytanie po angielsku, znaczy po angielsku ma tytuł, jest po polsku, u mnie czytanie po angielsku tak średnio, nawet tytuł, więc pewnie wiecie o co chodzi. Więc tak, dajcie znać na dole, co wy chcecie przeczytać, na co czekacie, życzę wam miłego tygodnia, miłego dnia, miłego weekendu, trzymajcie się, buziaczki, pa pa!